Dla was bardzo ciekawy filmik, czy ciekawy dla mnie, mam nadzieję, że dla was też. Jestem właśnie, siedzę z Matyldą, Matylda tutaj się bawi, się na mnie patrzy. No i dzisiaj filmik nagrywam na tematykę mamą być, bo byłam otagowana przez kanał Bejsa Vlog, który podlinkuję poniżej. I myślę, że ten tak zaczęła Karolina G, co też jakby podlinkuję jej kanał, ona też ma Matyldę, która jest nieco starsza od mojej Matyldy. No i ja też bym chciała otagować Emilia Liz, którą podlinkuję poniżej, i też Justynę 10 minut spokoju, też ją otaguję. Mam nadzieję, że dziewczyny nie wiem, wezmą wyzwanie, nawet nie wiem, podjął wyzwanie, nie wiem jak to powiedzieć. Do nich napiszę, jak już to wstawię, i mam nadzieję, że też będą chciały uczestniczyć w tym tagu. No to tutaj mam pytania w telefonie i będę czytać. Też chciałam powiedzieć, że akurat oglądałam tylko dwa filmiki z tym tagiem, bo nie chciałam, żeby inne youtuberki miały jakieś tam influence nad moimi odpowiedzenia. No, dzisiaj mam ciężki dzień z tym polskim. Odpowiedzi. Nie chciałam, żeby oni mieli jakieś tam wrażenie. Dobra, to zaczynamy. Pytanie numer jeden. Ile masz dzieci i w jakim wieku? Mam jedno dziecko i Matylda ma, za tydzień będzie miała 5 miesięcy. To jest taka maluśka, tak? W jakim wieku zostałaś mamą? Miałam 33 lata, jak zostałam mamą. Ciekawe, że w jednym właśnie z dwóch filmików, które oglądałam z tym tagiem, jeden filmik właśnie dziewczyna, Dacolka, opowiadała, że ona jest młodą mamą, bo ma 22 lata, jak dobrze pamiętam, jak została mamą. I ona powiedziała, że nie chce, żeby ludzie na nią mówili, że dzieci rodzą dzieci. A ja w dodatku czuję się, że ludzie na mnie patrzą i myślą, że jestem za stara, żeby mieć dzieci, jakby pierwsze dziecko, może tak powiem. Ale powiem wam szczerze, że czuję się okej z tym, że mam 33 lata i mam pierwsze dziecko. Przez to, że mam jakieś tam, nie wiem, doświadczenia życiowe inne, ale też nie chcę negować mamy, które decydują mieć dzieci wcześniej, bo po co, dlaczego, jakby nie krytykuję. Myślę, że nie wiem, każde dziecko jest blessing, jest i mamy decydują, czy w sumie rodziny decydują, kiedy mieć te dzieci, i my nie powinniśmy jakby na to się wypowiadać. No, trzecie pytanie. Czym najbardziej martwisz się poza zdrowiem, jeśli chodzi o dziecko i dzieci? Tutaj jakby myślę, że ja się martwię trochę o innych rzeczy niż inne matki, przez to, że Polska jest jakby dla mnie drugim krajem, także wiem na przykład, jak przedszkole działają, wyglądają w Kanadzie, a w Polsce nie wiem. Wiem, jak chodzi, jakby jeśli chodzi o curriculum, jakby zakres zajęć w liceum, gimnazjum, jak się ta pierwsza szkoła, elementary school nazywa. W pierwszej klasie wiem, co się dzieje i tak dalej w Kanadzie, a w Polsce nie wiem, i tym się martwię, że jest dla mnie i dla Johna bardzo dużo takich rzeczy nieznanych. Co myślę, że jakby mieli te dzieci w Stanach czy w Kanadzie, to akurat by to tak nie wyglądało, aby nam było tutaj trochę łatwiej. No ale bardzo się cieszę, że wychowuję Matyldę w Polsce, a i to jest wszystko jakby do przeskoczenia, że no po prostu będę się pytać wszystkich, będę was się pytać, jeśli chodzi o takie rady. Na przykład teraz szukamy żłobka, to jak macie jakieś rady, jeśli chodzi o żłobki, to piszcie, błagam was, w komentarzach poniżej, bo nie mam zielonego pojęcia, jeśli chodzi o żłobki. Nie wiem, jak to ogarnąć, nie wiem, czy prywatne, czy publiczne, nie wiem, co jest lepsze, nie wiem, czy powinnam się patrzeć na metodę Montessori, co mi się bardzo podoba, czy bardziej, no po prostu nie wiem, jeśli chodzi o żłobki, to jestem bardzo zagubiona. No i tym się bardzo, bardzo martwię.
Numer 4. Opisz w kilku zdaniach, jak wygląda twój standardowy dzień. No to nasz poranek to macie w moich filmikach, to może to podlinkuję też poniżej. No ale wstaję 6-7 z małą, ona je. Pierwsza rzecz, co robimy, to ona je. Jeszcze karmię piersią, to ona je. Ja sobie wstaję, robię też śniadanie, owsiankę, codziennie owsiankę. No i potem się bawimy, wychodzimy na spacer, zależy od pogody. Potem gotuję obiad, jemy sobie lunchek, to co 3 godziny je, no to jakby cały mój grafik jest na jakby grafik Matyldy, tak, że co 3 godziny muszę być gdzieś, gdzie ona może się zjeść, bo jak nie je, to jest strasznie niezadowolona życie, tak, pociesz trochę. No i bawimy się, ja staram się dużo do niej śpiewać i rozmawiać i czytamy sobie książeczkę, ona kładzie się spać, potem znowu zabawa, obiad, no i czekamy, żeby John wrócił do domu do tej 19, żeby ją wykąpać i ona się kładzie spać. I tak wygląda nasz dzień, trochę nudny, wiem, ale co mi się bardzo podoba i to jest właśnie dlatego stworzyłam ten kanał, że to mi daje takie dodatkowe zajęcia, że jak ona właśnie kładzie się spać, to ja szybko śmigam i nagrywam filmik, albo odpowiadam na komentarze, albo zastanawiam się, jakie inne filmiki wstawić i tak dalej, i tak dalej. I to mi daje jakby taki więcej trochę energii, nie wiem, taki, że coś ciekawego, kreatywnego robię i dlatego uwielbiam ten kanał. Dobra, piąte pytanie, bo za długi będzie ten filmik. Ile czasu w ciągu dnia masz tylko dla siebie i na co go poświęcasz? No to trochę odpowiedziałam na to pytanie, że mam czas dla siebie, kiedy ona śpi. A też jak John wraca do domu, to ja próbuję się totalnie trochę wyłączyć, żeby on miał ten czas z nią. Bo ja zauważyłam, że jak tam z nimi spędzam czas, to poprawiam go, że a nie, 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 ja tak zmieniam pieluchę. Bo ja mam taką osobowość, że jestem taka trochę controlling, że bardzo lubię, jak jest w moim, wszystko się dzieje tak, jak ja bym chciała i jak ja sobie wyobrażam, no to dlatego ich zostawiam, bo on oczywiście z krzywdy nie zrobi, no i próbuję, wtedy czytam książkę, wyłączam się trochę kompletnie, też, żeby miała te kilka minut tylko i wyłącznie dla siebie i wtedy właśnie nagrywam filmiki, edytuję filmiki i tak dalej, to jest teraz, ten kanał jest trochę moja pasja teraz, i dużo tego mojego wolnego czasu poświęcam na to, co się bardzo cieszę, że mogę. Podaj jakąś radę w kwestii organizacji czasu. To tutaj muszę powiedzieć, że ja lubię robić bardzo dużo, bo wtedy czuję, że mam więcej czasu. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale tym więcej mam rzeczy do zrobienia, tym więcej robię tych rzeczy. Tak na przykład jak mam tylko jedną rzecz do zrobienia w ciągu dnia, jest szansa, że tego nie zrobię, bo jakby cały czas mówiła później, później, później. Jak mam 10 rzeczy do zrobienia, to muszę sobie tak ułożyć dzień, że wszystkie te 10 rzeczy zrobię. No i też jeśli chodzi o organizację czasu i myśli, to bardzo, bardzo polecam bullet journaling, bo ja mam tysiące myśli cały czas, że to zrobię, to zrobię, to zrobię, to zrobię i ten bullet journal mi to wszystko jakby skupia w jednym miejscu, plus mogę sobie tam rysować i takie inne rzeczy, mimo to, że nie umiem rysować, naprawdę nie umiem rysować, ale to jest takie też, takie bardziej plastyczne, bo musisz ten bullet journal stworzyć i to mi się właśnie podoba, że też to mogę zrobić. Raz w miesiącu siadam i to ogarniam. Dobra, 7. Co ci pomaga w momencie, kiedy masz już dość? Co wtedy robisz? No to zależy. Na przykład już kilka razy mi się zdarzyło, że na przykład nakładałam makijaż i Matylda płakała i dla mnie, jak mówiłam, ja mam taki problem, że jak ja mam plan w głowie i coś mi nie chodzi do planu, to się strasznie stresuję, bardzo nie umiem od tego odchodzić. Bardzo mam takie rygorystyczne myślenie, nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć. No i ona mi płakała, ja ją trzymałam na rękach i tak patrzy się na siebie i mam na przykład jedną brwi tylko namalowaną i to mnie strasznie denerwuje. To jakby, nie wiem, jakby ktoś po tablicy paznokciami po prostu szuram. To tak mi to tak właśnie przeszkadza w mojej duszy, jak Matylda przeszkadza mamie. No i w tych momentach, gdzie naprawdę jakby mam dość albo jej płaczu, albo po prostu
że ktoś jest tak uzależniony ode mnie, to były momenty, że ja ją po prostu zostawiłam tutaj na tej macie, poszłam do łazienki na 30 sekund, że musiałam się po prostu wykrzyczeć, że zamknęłam drzwi i tak taki dźwięk oddałam i po prostu wróciłam i znowu się bawiłam i uspokajałam ją. Ja po prostu potrzebowałam tą minutę. Nie wiem, czy powinnam to, nie wiem, czy teraz nie będę skrytykowana, że coś takiego powiedziałam, ale mówię prawdę. No i też jak mam dość, to wieczorami staram się, jak już John jest w domu, już ona jest w łóżeczku, idę sobie na jogę. Tutaj mam obok jogę, albo czytam sobie książkę, jak mówię, się wyłączam i to mi strasznie, strasznie pomaga. 8. Jaki komentarz osób trzecich cię najbardziej denerwuje odnośnie wychowania opieki nad dziećmi? Powiem wam szczerze, że to mnie strasznie rozśmierza. Na przykład w Polsce wszyscy cały czas się martwią, że dzieciom jest zimno, że czapeczki i tak dalej. I raz byłam na zewnątrz i taka starsza pani właśnie: mała nie ma czapeczki, na pewno się przeziębi. I ja to tak biorę, ja tak się uśmiecham, bo akurat było 20 stopni wtedy, ale dobra. Nie, i uśmiecham, bo mówię paniom, że dziękuję za radę, ale akurat Matylda jest jej bardzo ciepło, bo wiem, ale dziękuję za radę, bo te starsze panie nie chcą źle zrobić, po prostu no, się boją o te dzieci i mają taką troskę do tych dzieci, dla mnie to jest takie słodkie. Ja nie lubię, jak inne matki się wtrącają i krytykują inne matki, to mnie najbardziej denerwuje, bo oprócz takich no, sytuacji patologicznych, chyba tak się mówi po polsku, a tak, właśnie Matylda, wszystkie mamy starają się jak najlepiej, jak mogą i już bez przesady, wszystko jakby... Są inne metody, inne myślenia, jak te dzieci są kochane, no to umówmy się, trzeba trochę na luzie przy tym wszystkim jakiś dystans mieć do tego wszystkiego. No i właśnie to mnie najbardziej denerwuje, właśnie krytyka innych matek do innych matek, bo nie powinniśmy tego robić. I powiem wam szczerze też, mój tata na przykład bardzo się martwi, że Matyldzie jest bardzo zimno i cały czas się upomina o tą czapkę. Ja myślę, że to jest takie słodkie i w ogóle mi to nie przeszkadza. Numer 9. Co najbardziej zaskoczyło cię w macierzyństwie? Może to mnie nie... O, wiem. Mnie zaskoczyło to, że... Miłość do dziecka to jedna rzecz, że masz taką miłość do takiej drugiej osoby, ale najbardziej mnie zaskoczyło miłość do mojego męża, że przez to dziecko, jak ja się patrzę, jak on się z nią bawi, to jakby moje serce się roztopnieje, jak, nie wiem, dla mnie to jest takie, go kocham dwa... O, popatrzcie, to jest, jak się dotykam, dobra, może... Dwa, trzy razy, cztery razy więcej go kocham. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, że nie wiedziałam po prostu, jak on się na nią patrzy, że my stworzyliśmy tą Matyldę, naszą ukochaną, piękną. To jest ten moment, że jakby go kocham więcej, mam taką ogromną miłość do niego, to mnie zaskoczyło, że nie wiedziałam, że go mogę więcej kochać i nie wiedziałam, że Matyldę bym mogła aż tyle kochać. Nie wiem, czy to ma sens, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. No, dlaczego warto być mamą? Warto być mamą, co mówiłam, o egoistycznie. John i ja byliśmy mega egoistyczni, jeśli chodzi o nasze życie i jak stwierdziliśmy, że chcemy mieć dziecko, to myślałam, że to nam się trochę zmieni, że nie będziemy tak egoistycznie patrzeć na świat, że ten świat też będzie dla takiej trzeciej osoby i to cię właśnie to uczy. Plus powiem szczerze, że strasznie dużo cię to uczy o drugiej osobie, na co sobie jakby, na ile sobie pozwolisz, na ile czasu spędzasz z czym, jakby mam zupełnie inne priorytety. No jak mówię, ta miłość do Johna jest teraz taka silniejsza, mocniejsza, a miłość do Matyldy też jest taka silniejsza, mocniejsza. No i to mi się najbardziej jakby podoba i myślę, dlatego warto być mamą, że dużo się uczysz z
samo o siebie, samo o drugim człowieku, jakby się rozwijasz jako człowiek też. Nie mówię, że osoby, które nie są matki, to się nie rozwijają osobiście, oczywiście, że nie, ale tutaj jakby mieć Matyldę to mnie strasznie dużo już nauczyło, jakby codziennie się uczę coś nowego samo o siebie, o niej, o żonie, o wszystkim. O Jeziu. No i to mi bardzo, bardzo dużo robi. Dobra, kochani, ja może kończyć, bo Matylda mi tutaj nie chce dać kończyć szybko, tak? Powiedz, mamo, kończ szybko, bo chcę, żeby się ze mną pobawiła. No, to my kończymy. Bardzo dziękujemy za atakowanie Wejsa Vlog. Jej link jest poniżej. Zobaczcie jej kanał, ma bardzo, bardzo fajne. Też inne dziewczyny, które zdecydowały się zrobienie ten filmik, to też podlinkuję poniżej, bo też mają bardzo fajne kanały na pewno. Karolina G też ma fajny kanał, a mam nadzieję, że Emilka i Justyna z ich kanałów też podejmą się tego tagu. I jak zawsze Matylda i ja życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia, tak?